Dzień dobry, nazywam się Marcin Ślosarczyk, firma Nordhaus. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić budynek naszego projektu, który znajduje się w ofercie sprzedażowej. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej w standardzie niskoenergetycznym. Pod płytą wykonaliśmy żwirowy, gruntowy wymiennik ciepła. Jego zadaniem jest poprawa jakości powietrza w budynku. Jest to doskonałe rozwiązanie chroniące domowników przed smogiem. Dodatkowo gruntowy wymiennik ciepła ogrzewa powietrze nawiewane w zimie oraz chłodzi je w okresie letnim. Budynek wykonany jest w systemie ciężkiego prefabrykatu drewnianego. Oznacza to, że gotowe elementy ścienne wraz z zamontowaną stolarką okienną oraz izolacją produkowane są w naszej hali produkcyjnej, a następnie za pomocą samochodów ciężarowych oraz dźwigu składane na miejscu budowy. Cały proces budowy zabiera kilka dni. Ten budynek został wykonany w ciągu 4 dni roboczych. W prezentowanym domu wykonaliśmy innowacyjny kolektor słoneczny ukryty pod dachówką. System rur wypełnionych wodą odbiera ciepło bezpośrednio z dachówki. Rozwiązanie to gwarantuje zerowe koszty zagrzania wody użytkowej w słoneczne letnie dni. Poszycie dachu to płaska dachówka cementowa marki Brass, bardzo dobrze komponująca się stylistyką nowoczesnej stodoły. Budynek ogrzewany jest za pomocą powietrznej pompy ciepła. Układ ten jest bardzo wydajnym systemem dostarczania ciepła również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość chłodzenia budynku w okresie letnim. Pompa ciepła w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym to wysoki komfort i ekonomia ogrzewania. Budynek wykonany jest według naszego autorskiego projektu w konwencji nowoczesnej stodoły. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie deski elewacyjnej z modrzewia syberyjskiego. Dodatkowo została pokryta specjalną farbą szwedzką, która gwarantuje trwałość tego rozwiązania.